Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, na jaki rodzaj przedsięwzięć możemy się starać o tak zwane białe certyfikaty, czyli co możemy sobie zaplanować do modernizacji, żeby móc ubiegać się o świadectwa efektywności energetycznej. Żeby sprawdzić, czy nasze planowane przedsięwzięcie wpisuje się w schemat możliwy do dofinansowania w systemie białych certyfikatów, najprościej sprawdzić obwieszczenie ministra energii w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. W tym obwieszczeniu punkt po punkcie są wylistowane rodzaje przedsięwzięć, które można zgłosić we wniosku do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Co istotne, część tych zapisów jest tak sformułowane, że nie jest to zbiór zamknięty, czyli jeśli mówimy o na przykład przedsięwzięciach polegających na poprawie sprawności energetycznej stacji transformatorowych albo na poprawie efektywności transformacji energii, zdanie się kończy z formułowaniem w tym, to znaczy, że ten zbiór nie jest zamknięty, czyli wszelkie zmiany sprawności transformacji energii powinniśmy być w stanie zgłosić do prezesa URE z wnioskiem o wydanie świadectw efektywności energetycznej. Teraz pokażę Państwu kilka przykładów. Oczywiście troszkę na zachętę wybrałem takie, które są bardziej optymistyczne, bardziej atrakcyjne, które powinny Państwu pokazać sposób myślenia o tym dofinansowaniu, które można uzyskać. Pierwszym z przykładów jest przedsięwzięcie polegające na izolacji filtrów w instalacji wentylacyjnej. Sytuacja z życia wzięta. Była to fabryka mebli, która posiadała dosyć dużą instalację wentylacji, związaną z tym, że na zakładzie było realizowane odpylanie przy wszystkich stanowiskach roboczych. Ta instalacja była zbudowana w ten sposób, że instalacja odciągająca powietrze z zabrudzone, była następnie filtrowana w filtrach zabudowanych na zewnątrz hali, a powietrze było zawracane, czyli recyrkulowane do wnętrza hali już po oczyszczeniu z tej zawiesiny pyłowej. I ta recyrkulacja była pełna, czyli całe powietrze, które było wysysane z hali, po przefiltrowaniu było zawracane do hali. Jednocześnie zakład był zasilany odpadem poprodukcyjnym, tym drewnianym z obróbki mebli, w związku z tym cena ciepła była stosunkowo niska. Powstało pytanie, czy nam się w ogóle opłaci oszczędzać ciepło, skoro ono jest produkowane z tak taniego surowca, jakim jest odpad, a po drugie, czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? Czy jesteśmy w stanie wymyśleć jakieś rozwiązanie oszczędzające energię? I tutaj audytorzy zbadali sytuację samej instalacji filtracyjnej, która, tak jak powiedziałem, była zainstalowana na zewnątrz budynku. W związku z tym w okresach grzewczych, w sezonie grzewczym była narażona na wychładzanie i sprawdzili, co by było w sytuacji, gdybyśmy ją zaizolowali cieplnie, czyli stermoizolowali. I tutaj na slajdzie Państwo widzą podsumowanie właściwie wyliczeń wykonanych przez audytorów, które mówią, że w przypadku, gdybyśmy zaizolowali tą instalację filtracyjną, byśmy zaoszczędzili około 58 ton oleju ekwiwalentnego ciepła. Nakład inwestycyjny byłby stosunkowo niewielki, bo byłby związany tylko z pracami dołożenia warstwy izolacji na instalację filtrów. Tutaj w tym przypadku wyniósł około 100 tysięcy złotych. Sam okres zwrotu inwestycji jest stosunkowo mało atrakcyjny z powodu niskiego kosztu ciepła wytwarzanego w zakładzie z odpadu, czyli tutaj w okolicach 15 lat, no ale szacunkowo wartość premii pozyskanej ze sprzedaży białych certyfikatów wyniosła już 95 tysięcy złotych ponad. Tym, co może nas zachęcić do realizacji tego typu przedsięwzięcia, nawet przy niekorzystnych uwarunkowaniach, czyli taniej cenie ciepła, mogą być same białe certyfikaty. Innym przypadkiem, który jest stosunkowo atrakcyjny, jest sytuacja również z fabryki mebli, związana tym razem z odzyskiem ciepła. Instalacja wentylacji usuwała zanieczyszczone ciepłe powietrze z linii lakierni, czyli w linii lakierni
temperatury panowały w okolicach 50-70 stopni. Nie były to duże temperatury, niemniej jednak to powietrze było usuwane instalacją odciągową. Fabryka posiadała jedną centralę wentylacyjną, do której można było to odzyskane ciepło zawrócić i jednocześnie istniała możliwość racjonalna, możliwość zagospodarowania tego odzyskanego ciepła. Czyli mówiąc w skrócie, była możliwość, żebyśmy o tą ilość ciepła, które odzyskamy z linii lakierni, zmniejszyli produkcję ciepła z własnej kotłowni zakładowej. Znowuż mieliśmy ten niekorzystny przypadek, że koszt naszego ciepła był niski, bo wytwarzaliśmy ją samodzielnie z odpadu drzewnego poprodukcyjnego. I po przeanalizowaniu kosztów inwestycyjnych, możliwych do uzyskania oszczędności, audytorzy otrzymali wręcz sytuację, w której nakłady inwestycyjne, które mogły być bardzo małe, ponieważ większość instalacji już była na miejscu, była wielokrotnie mniejsza niż możliwość, niż wielkość białych certyfikatów możliwych do pozyskania, a sama inwestycja nawet bez białych certyfikatów charakteryzowała się bardzo atrakcyjnym okresem zwrotu. To oczywiście nie są sytuacje spotykane bardzo często, natomiast takie też się mogą zdarzyć, bo dofinansowanie z białych certyfikatów nie jest uzależnione od kosztu inwestycyjnego, nie jest to procent nakładów inwestycyjnych, które możemy ponieść, tylko jest to dofinansowanie uwarunkowane tylko i wyłącznie wielkością możliwych do osiągnięcia efektów energetycznych, czyli ile energii jesteśmy w stanie zaoszczędzić. Jeśli tanim kosztem jesteśmy w stanie wygenerować duże oszczędności energii, to jak najbardziej możemy się spodziewać takiej sytuacji, gdzie wysokość pozyskanego dofinansowania może nawet przewyższyć nasze nakłady inwestycyjne. Oczywiście, tak jak już wspomniałem, nie jest to częsta sytuacja, ale może się zdarzyć. Kolejną modernizacją, którą Państwu pokażę, jest modernizacja napędów wentylatorów, czyli silników elektrycznych, które napędzają wentylatory. Wciąż jesteśmy w fabryce mebli, wciąż analizujemy instalację wentylacji związaną z odpylaniem. Audytorzy zidentyfikowali, że w tej instalacji łącznie mamy 11 napędów o sumarycznej mocy prawie 300 kW. Mamy cenę energii elektryczną na już niespotykanym wręcz poziomie 300 zł za megawattogodzinę. Zgodnie z informacjami, o których rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, powinniśmy się spodziewać, że ta cena będzie nam rosła. Jest jakaś taryfa związana z mocą zamówioną i dla tak postawionych warunków audytorzy wykonali analizę ekonomiczną. Policzyli, ile zaoszczędzimy energii na modernizację tych silników, policzyli nakłady inwestycyjne, policzyli okres zwrotu, który w tym przypadku wyszedł w okolicach 7 lat i policzyli szacunkową wartość białych certyfikatów. I jak Państwo możecie zauważyć, już w tym przypadku sama wartość białych certyfikatów stanowi mniej niż 10% całych kosztów inwestycji. W związku z tym to jest pytanie do Państwa, czy tego typu poziom dofinansowania jest atrakcyjny na tyle, żeby zmotywować Państwa do podjęcia się tego typu działań modernizacyjnych. No ale dobrze jest też zwrócić uwagę na fakt, że sam okres zwrotu już jest wystarczająco atrakcyjny, żeby tego typu modernizacje rozważyć. Podsumowując, wszelkie działania skutkujące poprawą efektywności energetycznej mogą być przedmiotem wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej pod warunkiem, że znajdują się w obwieszczeniu ministra energii w sprawie wykazu przedsięwzięć. Wartość białych certyfikatów może nawet przekraczać nakłady inwestycyjne, ponieważ ich wartość jest wyliczana tylko i wyłącznie na podstawie zmniejszenia zużycia energii finalnej. Do każdego wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej musi być załączony audyt efektywności energetycznej, który będzie wyliczeniem możliwych do osiągnięcia oszczędności energii. I pamiętamy z poprzednich odcinków, że audyt efektywności energetycznej to jest co innego niż audyt energetyczny, to jest co innego niż audyt energetyczny przedsiębiorstwa i to jest co innego niż audyt systemu zarządzania. I przypominając jeszcze jedną rzecz, całą tą procedurę może wykonać podmiot upoważniony przez nas, jeśli sami nie chcemy przechodzić postępowania formalnego przed Urzędem Regulacji Energetyki i sami dokonywać transakcji na Towarowej Giełdzie Energii. Bardzo dziękuję. To wszystko w tym odcinku.
Gorąco zachęcam do kontynuowania oglądania naszej serii o efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach.